graliśmy przeciwko mistrzom świata i myślę, że to jest różnica klas. Natomiast nie było wstydu dzisiaj. Przyjechaliśmy tutaj i wydaliśmy, jak większość Polaków, mnóstwo pieniędzy, żeby wspierać naszych i wyjeżdżamy przynajmniej bez poczucia tego, że ktoś się odpuścił. W ogóle nie ma wstydu, wręcz na odwrót. Pięknie, pięknie grali. To jest jednak Francja, także no, co tu dużo mówić. Szanse na wygraną niby bardzo małe, a pięknie grali chłopaki, pięknie. Po 20 minuty, kiedy zaczęliśmy grać bardziej ofensywnie, tak naprawdę moim zdaniem Francuzi trochę nie wiedzieli, o co chodzi. Skrzydła, które były fajnie uruchomione wtedy, zupełnie inaczej pokazaliśmy to, że naprawdę mamy potencjał. Według mnie strona, która broniła przeciwko Mbappé, pięknie grała. Pierwszą połowę chłopak nie mógł zrobić nic. Gwiazdor światowy nie mógł zrobić nic. Z drugiej strony było troszkę słabiej, a też mieli świetnego sprintera. Środek u nas grał świetnie. Jeśli byśmy, według mnie, jeśli atakowalibyśmy trochę mocniej środkiem, to byśmy to wygrali. Za każdym razem, kiedy nasz atak wychodził ze środka, oni mieli ciężko pod bramką. Gdyby wykorzystali chociaż jedną z dwóch setek w pierwszej połowie, całkiem inaczej będzie się ułożył. A mieli trzy setki w jednej akcji na przykład. Mieli, my wolimy tak przegrać i być dumni z tej postawy, niż to oglądać to, co było na Argentynie. Myślałem, że jednak pójdzie to w dobrym kierunku, no ale no Giroud obrócił się, strzelił idealnie. Potem dwa razy Mbappé sam w polu karnym, także no niestety, no nie daliśmy rady. Dzisiaj pokazali, że potrafią grać ofensywnie, no wyszliśmy z twarzą, także było gorąco, niestety odpadliśmy, ale za dwa lata jest Euro, za cztery lata jest znowu Mundial, także... Jak to zawsze jest, no wiara umiera ostatnia i tak też umarła dzisiaj. Nie, pierwszą połowę zagrali dobrze, chyba najlepszy mecz Polaków. Pierwsze 45 minut, no w drugiej, no, tak jak się spodziewaliśmy. Już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata! Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni!